Siemaneczko, dzisiaj takie króciutkie info, ponieważ pod ostatnim filmikiem, tak powiem, można nazwać go zwiastunem nowej serii Moto Spontan, pojawił się komentarz entuzjastyczny, bądź co bądź, którym to kolega ucieszył się, że wprowadzam serię z moto obserwacji. Otóż takie małe sprostowanie dla wszystkich. Moto Spontan to kanał z informacjami odnośnie jakimiś tam zmiany na kanale i tego typu rzeczach. Natomiast moto obserwacje to jest zupełnie osobna playlista, którą mam utworzoną. Natomiast niestety problem polega na tym, że ja głównie wyjeżdżam poza miasto, więc takich sytuacji do nagrania typowo takich, powiedzmy, obserwacji drogowych nie jest zbyt wiele. Więc pewnie te odcinki będą bardzo, bardzo rzadko, a chcę, żeby były naprawdę jakieś wartościowe, a nie jakieś byle szczyty, żeby tylko zapchaj dziury. Więc będę nagrywał je, powiedzmy, rzadko. A tutaj, tak jak mówię, to będą jakieś takie krótkie informacje odnośnie tego, co na kanale. Przy okazji może, żeby nie nakręcać co chwilę jakichś tam minutowych filmików, bo sam powiem szczerze, kurde, tego nie lubię i chcę tego unikać, no ale jak widać jest potrzeba. Chcę też również Was poinformować o tym, iż moje vlogi będą głównie nagrywane przy małych prędkościach. Co mam na myśli? Słuchajcie, no niestety to moje mocowanie na tym wysięgniku, jak ktoś nie wie, to w tym filmie o tym mówię, powoduje, że moja kamerka po prostu drga. Ona drga przy większych prędkościach, niestety. Przez to obraz strasznie, strasznie telepie, zwłaszcza gdy patrzycie gdzieś mniej więcej tutaj, przy tych lusterkach, gdzie jest blisko ekranu. Tutaj następują największe drgania. Nie wiem czy Wam, ale mi to cholernie przeszkadza. I będę myślał o jakimś innym mocowaniu, albo usztywnieniu tego nazwijmy to, wysięgnika. W każdym bądź razie, gdy jadę sobie spokojnie przez miasto, tak powiedzmy do stówki, powiedzmy tak, gdy jadę, no to jest wszystko jeszcze w miarę w porządku. Ale jeżeli wjadę jakiś teren otwarty, a jeszcze do tego dojdzie silny wiatr z obu stron, no to strasznie tą kamerą trzepię, powiem Wam szczerze, niestety tego chcę. Dlatego nie będę nagrywał w takich miejscach. No zobaczcie, jaka ciufcia. Jak fajnie to wygląda. Roślinki, ale super. Świetnie to wygląda. Także takie małe info odnośnie tej sytuacji, żebyście też wiedzieli, że Venom jeździ nieco szybciej czasami, ale po prostu nagrywanie motovloga wiąże się z tym, że właśnie wiatr czasem przeszkadza, a w mojej sytuacji przeszkadza nawet bardzo. Także to tyle na dzisiaj. Jak coś będę miał więcej do powiedzenia nowego, to pojawi się nowy odcineczek. Trzymajcie się, cześć!